Witam Was tutaj, cześć, chciałem znać. Zapraszam Was na kolejny odcinek z Minecraft PlayStation 4 i jest do Was od razu pytanie i ankieta i tak. Są tam parę opcji. Po pierwsze, czy zaczynamy nasz tutaj świat, bo zagłosowaliście, że chcecie, żeby Minecraft najbardziej się odbył. Z góry mówię, że nie jest to moja ulubiona odpowiedź, wolałem wszystkie pozostałe poza tą, ale no, zagłosowaliście na Minecrafta, więc no cóż, ja jestem suwerenny i powiem tyle, że dobra. Chcecie, to macie. I tak, jest do Was parę tam pytań takich podstawowych, które tutaj chciałem Wam zadać. Po pierwsze pytanie, czy w ankiecie w sensie oczywiście, czy gramy w Fiskalans 54? I jeśli tak, to gramy albo w tym świecie, który już tutaj teraz mamy, albo zakładamy nowy, bo właśnie przed chwilą wszedłem tutaj do świata i się okazało, że Minecraft wszedł aktualizację. Aquatic Update wszedł do Minecrafta na PS4. Ja się szczerze powiedziawszy trochę zdziwiłem, bo zawsze wersje na konsoli to miały bardzo długie opóźnienie co do tego typu rzeczy, ale jest. Więc tak, my tu się prześpimy. Macie trzy opcje do wyboru. Albo gramy Minecraft PS4 przygody Avizona, że tutaj takie to było teraz. Albo nowy świat Minecraft. Kontynuacja na PS4, nowy świat na PS4 lub na PC gramy. Z tym, że na PC to pewnie by jakimś sobie jeszcze serwer znalazł i to by jeszcze może chwilę potrwało, no nie wiem, ale na PC bym mógł na pewno częściej nagrywać odcinki niż raz w tygodniu i to jeszcze niekoniecznie raz w tygodniu, bo czasami może być raz na 2 tygodnie nawet odcinki z Minecrafta, ponieważ no mam teraz aktualnie trochę kiepski czas nagrywania nowych odcinków, więc tak, to jest mój świat tutaj stary. Tutaj mam taką chatkę na górze, ją sobie tam zbudowałem. Właśnie, pokażę Wam tutaj, bo jak widzicie, się wszystko zmieniło tutaj. Może jakieś komendy nawet już działają teraz tutaj na. No nie, musiałbym popatrzeć. Czekaj, nie tu, to też nie tu. O, to tu. Opcje hosta, nie, dobra, to nie to. No nie wiem, zresztą sądzę, że Wy tam pewnie byście tego wiedzieli więcej, jeżeli byśmy już tutaj zaczęli grać to. I czekaj, tutaj było te wejście moje. O, dokładnie. Tak, bo ja tutaj dam, nie wiem, z 15 odcinków, może zrobiłem tylko tyle i później już koniec. Ale no dobra. Wejdźmy sobie moją elegancką windą na górę. No teraz to wiecie, jaką bym zrobił. No chyba wam nie muszę mówić. Oczywiście, że windę z wody i. No w sumie tak jak teraz się dowiedziałem, że Aquatic Update jest tutaj, to by trochę powiem wam, że chciałbym chyba nawet nagrać na PS4, ale nie na tym świecie, na jakimś nowym. Fakt, że od zaczynania od zera wszystkiego to jest kiepski pomysł. Ale byłoby chyba lepiej. No i tak, mamy moją automatyczną farmę. Mam tutaj wagonik. Niestety największy problem jest taki, że jest tylko wagonik. Reszta jeszcze niestety nie mam, ponieważ tłoki potrzebują żelaza. Żelaza tutaj nie ma zbyt dużo. No, zresztą sami wiecie, jak to działa trochę na konsoli. No bo, powiem tak, wy widzicie tutaj mniej więcej, jak wygląda mój świat. No, jest taki trochę, no. Jest tutaj, nie ma dużo, tu jeszcze mamy piętrko na górze, gdzie jest łóżko. Moje jakieś tam rzeczy, które są ważne i ważniejsze, jakieś bloki czy coś. Tu się widzę, że dużo pozmieniało, jakiegoś mamy emeralda, nawet diamenty. No i zagłosujcie w tej ankiecie, to głównie chodzi o to w tym odcinku. I jeżeli dobrze pójdzie, to widzimy się już za tydzień. Miejmy przynajmniej taką nadzieję. I tak mam taką magiczną funkcję, że mogę grać tylko i wyłącznie na PS4. To drugi dzień, a wiecie, ile się odcinków pojawia na kanale i trochę to jest u mnie też utrudnione, ale mniejsza z tym. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, możecie zostać po górę. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. No i chyba nie muszę Wam mówić, co by się wydarzyło, żeby części odcinki były. Oczywiście bym musiał mieć własną PS4, a to jest chyba najtrudniejsze, co bym mógł zrobić. Wtedy by były o wiele częściej odcinki. No i jeszcze oczywiście internet. A, no i ostatnią rzecz już za nie skończymy. Gdybym mógł zbierać pieniądze, to byłoby z internetu, z YouTube'a, bym oczywiście je oddawał na woź pewnie. Ale bardzo współczuję, jeżeli ktoś mnie ogląda z Gdańska, to pozdrawiam serdecznie, bo to, co się teraz dzieje tutaj u nas, to. Tak, dobra, zresztą nie będę teraz mówić o polityce, o tym, może pogadamy w materiale politycznym, ale nie chcę wiązać czegoś takiego z polityką, bo to jest zupełnie co innego. Dobra, cześć! Aber